Tamaryny urodziły się 4 tygodnie temu, 6 kwietnia. Dopiero teraz można je właściwie zauważyć, ponieważ wcześniej, pomimo tego, że były cały czas na ekspozycji razem z rodzicami, ze starszym rodzeństwem, to były tak malutkie, że po prostu w futrze tych starszych osobników nie było ich widać. Należą do rodziny pazurkowców. Jest to grupa małp żyjących w Ameryce Południowej, w lasach deszczowych. W naturalnym środowisku zajmują najczęściej taką strefę jak wiewiórki w koronach drzew. I właściwie wszystko, czego do życia potrzebują, w tych koronach drzew znajdują, bo jest to i woda oczywiście, i owady, którymi się żywią, owoce i soki drzew. Także to także staramy się im tutaj zapewnić, specjalną swoją karmę dla tamaryn i marmozet. Oprócz tego oczywiście owoce i owady. To już kolejny miot tych małpek, które przychodzą na przestrzeni ostatnich lat, czyli w Opolu się tutaj czują dobrze. Hodujemy tamaryny cesarskie od wielu lat. To już jest nasza grupa, druga grupa rodzinna. W ogóle grupy rodzinne u pazurkowców są takie specyficzne i charakterystyczne, ponieważ łączą się dwa dorosłe osobniki, samiec i samica, i po mniej więcej pół roku, bo tyle trwa ciąża, 6-7 miesięcy, rodzą się pierwsze młode. Zazwyczaj są to bliźniaki albo trojaczki, przy czym matka rodzi młode i karmi, natomiast młodymi zajmuje się najpierw ojciec, a później także starsze rodzeństwo. Jeżeli chodzi o wielkość, to ważą tak 30-40 deko i są rzeczywiście niewielkie, przy czym tutaj długość ciała i ogona jest dosyć duża, natomiast same małpki są dosyć małe. A w środowisku naturalnym, czy to jest gatunek, który sobie dobrze radzi, czy też raczej jest na liście tych gatunków, które są zagrożone? Jest to gatunek narażony na wyginięcie oczywiście, ze względu głównie na to, że znikają lasy deszczowe, w których zanikają środowiska, w których te małpy żyją, i podobnie jak wszystkie inne gatunki tam żyjące, po prostu są zagrożone już wyginięciem. Natomiast w ogrodach zoologicznych rozmnażają się całkiem nieźle i jest stabilna stawka tych zwierząt. Jak reagują i współpracują z człowiekiem, no bo bardzo często widzimy różne obrazki, no a małpa nie jest zabawką. Małpa nie jest z całą pewnością zabawką. Moim zdaniem są to zwierzęta, które powinny być wyłącznie w takich ośrodkach jak ogrody zoologiczne, ponieważ właśnie muszą spełnić różne warunki. Musi być wysoka temperatura, bo dla nich optymalną temperaturą jest 24 stopnie Celsjusza i dosyć wysoka wilgotność. Także jedzenie jest właśnie to dostarczenie gumy arabskiej, która jest sokiem z drzew liściastych czy właśnie owadów. To może być kłopotliwe w innych miejscach. Poza tym są to zwierzęta, których my nie oswajamy, a wiemy z doświadczenia, że osobniki, w ogóle wśród małp, osobniki, które są sztucznie wychowywane, bywają agresywne, nawet jeżeli nie w stosunku do opiekuna, to w stosunku do innych osób. Także małpa generalnie, każda małpa jest dosyć trudna do utrzymania w warunkach na przykład domowych. No i na koniec chciałem zapytać, bo widzimy je w wolierze, a jeśli chodzi o wolną przestrzeń, jak się zachowują i czy korzystają z niej? Tak, grupy, które są po drugiej stronie budynku, a rotacyjnie tam dajemy rodziny małp, które mamy w tym obiekcie, korzystają z wybiegów, które można sobie zobaczyć od strony fosy. Tam tylko fosa dzieli nas od zwierząt, także można je oglądać jakby w naturalnym środowisku. A czy reagują i współistnieją z innymi gatunkami małp, czy też raczej zdecydowanie nie? Czasami łączymy różne gatunki małp i mamy pojedyncze osobniki należące właśnie do pazurkowców, do tych gatunków niewielkich, połączone z wyjcami. To są zwierzęta, małpy, które w naturalnym środowisku mogą się spotykać. Wyjce są niezwykle łagodnymi zwierzętami. Mamy takie dwa samce, które właśnie przebywają z tamarynami.